Kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Zaraz jadę do miasteczka, bo potrzebuję wejść do sklepu, do bankomatu i tam pozałatwiać różne rzeczy. O nie, to widzicie, bałagan w drugim pokoju. Tak jak wam mówiłam, muszę się zająć porządkami, ale to jeszcze czas nadejdzie. Ja mam na sobie ten top z HM-u, który cały czas noszę. Znaczy, mówiłam wam, więcej niż jeden. Jeszcze mam biały, ale białego jeszcze nie nosiłam. Do tego mam też ten stajnik z HM-u i shorty też są z HM-u. Na nogach mam kroksy, ale oczywiście zmienię na adidasy. Zaczęłam dzień od owsianki budyniowej i jadę do miasteczka, bo słuchajcie, grzmi, zbiera się na burzę, więc chciałabym zdążyć przed. Co prawda prognoza jest taka, że ma nie padać, ale no, wiecie, wolę nie ryzykować, także witam się z wami tylko na szybko i uciekam. Hej, hej, kochani, jestem z powrotem. Powiem wam, że zerwał się taki wiatr i dostałam alert RCB, że ma być jakaś straszna burza. Mam nadzieję, że nie przejdzie, bo tutaj często przechodzą bokiem, więc mam nadzieję, że to się nie spełni. Jest tak parno i lepko i gorąco, że normalnie jestem cała mokra i powiem wam, że się wzruszyłam, bo koleżanka do mnie napisała, podaj mi adres, coś ci wyślę. I słuchajcie, dostałam. To jest jakaś firma, słuchajcie, to jest wekownia, bawełniane weki rzemieślnicze. Zobaczcie. Krem z pomidorów. Żurek z białą kiełbasą, chrzanem i podgrzybkami. Normalnie wiecie co, aż się wzruszyłam, jak to otworzyłam. Zupa z jesiotra i sandacza pikantna. Tu jest krem z buraka. Zalewajka z podgrzybkami po łódzku. Slow food. O, to jest firma z Łodzi. Wólczańska 128. Wekownia.pl, jakbyście chcieli. Zaraz sobie coś, którą sobie z tych zup odgrzeję. A tu jest jeszcze zupa z jesiotra i sandacza łagodna, więc w ogóle... Boże, dziękuję ci, kochana, naprawdę. A tu jeszcze, słuchajcie, jest tak. Krem z orzechami. Konfitura malinowa. I konfitura z żurawiny i z jabłek. Nie trzeba było, naprawdę. Ojej, dziękuję, naprawdę. Słuchajcie, wzruszyłam się. To jest niesamowite. Jak można dostać od ludzi dużo takiej, wiecie, sam gest się nawet liczy, że to jest... Takie miłe. Tak mi się miło zrobiło. A słuchajcie, ja podjęłam decyzję, że wracam do Łodzi. W sumie to potrzebny mi był ten czas tutaj. Też chciałam w sumie dla was tutaj zostać, bo zawsze te vlogi stąd są ładniejsze, ciekawsze i w ogóle. Ale wy też mi piszecie, żebym już wracała, że już za dużo tego siedzenia samemu tutaj. No i stwierdziłam, że tak, że wracam do Łodzi, wracam do sushi, wracam do ludzi. Muszę tutaj jeszcze kilka spraw poogarniać, muszę to drewno przerzucić. I jeszcze zostanę tutaj kilka dni. Wiecie, tutaj wszystko pouprzątam, popakuję się i
ogarnę domek, bo wiecie, tutaj tak stąd wyjechać to nie jest tak jak w mieszkaniu, że się zamyka drzwi i wychodzi, tylko trzeba tutaj trochę rzeczy ogarnąć. No i tak, słuchajcie, mam nadzieję, że nadal będą się Wam vlogi z Łodzi podobały, tym bardziej, że też już dawno mnie tam nie było. Też będę robić fajne rzeczy, też będę nagrywać dalej takie vlogi mówione, bo Wam się bardzo podobają, za co Wam bardzo dziękuję. A to w sumie nie ma znaczenia, czy widzicie ścianę na Mazurach, czy ścianę w Łodzi, nie? Więc tak, mówię, zaraz sobie coś zjem, odsapnę trochę, jeszcze chcę iść nagrywać Wam, jak tu się pozmieniało, ile jest drzew powycinanych, jaki tu jest plac budowy. Też powiem Wam, że niezbyt fajnie się tu zrobiło, bo tutaj naprawdę zobaczycie, taki ciężki sprzęt przyjeżdża, że i oni zaczynają o 7 rano, że jak tutaj coś wjeżdża, to cały domek się trzęsie, ale tak dosłownie, słuchajcie, że słyszycie, jak po prostu wszystko drży. Więc i czuć spaliny i wiecie, jest hałas i w ogóle. Oni tutaj poszerzają tą drogę przed nami jakby, która teraz w ogóle jest rozkopana do samego płotu praktycznie. Powycinane są drzewa. Tam obok, gdzie była taka fajna łączka, to w ogóle jest wykopany dół i z niej panowie, bo rozmawiałam z panami i mi opowiadali, że stamtąd pozyskują jakiś, nie wiem, to jest rodzaj piasku czy czegoś takiego, co będą wysypywać na tą drogę, więc wiecie, tutaj dzisiaj akurat mają przerwę, dlatego chcę Wam pokazać, nie wiem dlaczego ich dzisiaj nie ma, czy ze względu na tą burzę, która ma być, czy coś, ale no tak, jeździ koparka, która tam wszystko rozkopuje, wrzuca na tira, tir to wysypuje. Jest, słuchajcie, taki grząski piasek, że dzisiaj w ogóle nie mogłam przejechać hulajnogą, bo już wcześniej było ciężko, a teraz to właściwie jest praktycznie niemożliwe. Jak jechałam, to myślałam, że nie wiem, mam uszkodzoną oponę albo coś takiego, bo no po prostu tak robi. I wiecie, to już też przestaje być śmieszne, bo jak nie mam jak dojechać do miasteczka, to też się robi trochę trudno. O, słyszę, że grzmi. Więc no nie będę się tutaj męczyć i siedzieć na siłę. Tęsknię też już za sushi, wiecie, bardzo i martwię się o... Znaczy, no, wiem, że Tomek się nią tam opiekuje, ale no, wiem, że na pewno ona też tęskni. Wiem, że potem też za Tomkiem też na pewno będzie tęsknić, bo ona generalnie jest taka smutna, jak my nie jesteśmy razem, no ale... co zrobić i nie wiem, czy już o tym mówiłam, ale no tak, sushi została z Tomkiem, bo wiecie, tutaj jakby jej się coś stało, to ja nie mam samochodu, nie mam jak dojechać do weterynarza, ale tak, zwierzątka zostają ze mną. Co jeszcze? Co, kochanie? Ty się chyba burzy boisz, co? Kiciakaś jest taka niespokojna. Cały czas chodzi i miauczy, więc nie wiem, czy ona czuję tą burzę nadchodzącą, czy o co chodzi. Tak, kocie. O, ogon tylko widzicie, więc... Więc zabieram kamerę, idę Wam ponagrywać, jak to wygląda. I potem zjem zupę, odpocznę. Jak będę miała siłę i nie będzie padać, to jeszcze poprzekładam trochę drewna. I tak za 3 dni mniej więcej wracam do Łodzi. Będą już vlogi z Łodzi, a potem jeszcze planuję tutaj wrócić, ale no wiecie, mam też trochę spraw do pozałatwienia w Łodzi. Ojej! Co mi tu widzicie? A nie, to na aparat, to w podglądzie myślałam, że tutaj. Więc tak, powiem Wam, że jest mi smutno. Czuję taki żal i w ogóle. Bo myślałam, że sobie tu spędzimy we dwójkę fajne wakacje, tym bardziej, że jest taka piękna pogoda. Ale no, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Nie można nic planować na dłuższą metę, bo różnie to wszystko bywa. Ale wiecie, tak jak mówię, jestem silna, dam radę, nie poddaję się. Będzie dobrze. Trzeba wziąć te cytryny i zrobić z nich lemoniadę, nie? Co mam Wam powiedzieć? Myślałam, że będzie inaczej.
Jest jak jest, też fajnie, że wiecie, już wam powiedziałam i że po prostu mogę normalnie o tym mówić i też mi jest z tym lepiej. Także dobra, słuchajcie, nie przedłużam, biorę statyw i idę wam tutaj ponagrywać smutne obrazki niestety. No będzie taki nostalgiczny vlog. Ale słuchajcie, to co wam mówiłam, ostatnio takie, nie wiem, miałam coś takiego ostatnio, że jakaś taka myśl w ogóle czasami się do mnie przyczepia. I potem niestety to się sprawdza, wiecie, i naprawdę miałam takie poczucie, że wszystko się kończy. Że wiecie, że sushi, właściwie nie wiem, że sushi, tak, reszty nie mogłam przewidzieć, ale a miałam takie poczucie, że wiecie, że coś dobiega końca, no i też wiecie jak to jest, coś dobiega końca, żeby można było zacząć nowy etap. Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego, ale to nie znaczy, że nie czujemy jakiegoś takiego, wiecie, żalu i smutku i nostalgii, nie wiem jak to jeszcze nazwać, więc słuchajcie, tak, będę się tutaj zajmować, chcę wszystko tutaj, wiecie, posprzątać, podkurzać, żeby domek zostawić, wiecie, tam posprzątać łazienkę, kuchnię i tak dalej, żeby domek został w dobrym, że tak powiem, stanie i zobaczymy, co będzie dalej, co ma być, to będzie. Ja się, wiecie, też jakoś nie przejmuję, nie czuję tak, wiecie, bardziej taką nostalgię i taki smutek, ale to też nie jest tak, że jakoś jestem załamana, czy zdruzgotana, czy coś takiego. Trzeba życie brać na klatę i iść do przodu, tak? Także no słuchajcie, to mnie po prostu dzisiaj rozczuliło. Naprawdę dziękuję, nie trzeba było. Kochana jesteś. No i tak, słuchajcie. Idę ponagrywać. Boże, jakoś tak się chyba zestresowałam, że aż mam jakieś czerwone. Dobra, idę. O, zobaczcie, tutaj jest nasz domek. Tutaj będzie droga. Tu jest łąka, którą rozkopali. Dlatego właśnie tutaj piasku, żwiru czy czegoś. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Zaczyna padać. Ale no, tak widzicie. Tak to wszystko teraz. Tu wygląda. Tu, gdzie była piękna łąka, jest teraz coś takiego. Tu stoją maszyny. Tam jest domek. I ta droga będzie szła teraz tutaj. I potem skręca tam za domkiem przez łąkę. Tutaj widzicie, tu kiedyś bobry sobie przychodziły obgryzać drzewa. Już nie przyjdą. Pewnie. Tak. Także powiem wam szczerze, że ja od kilku dni nawet nie wychodziłam z domku, bo powiem wam szczerze, że nie mogę po prostu na to patrzeć. Tu zobaczcie, tu jest domek. Tutaj zobaczcie, ile drzew wyciętych, bo tu wszystko było zarośnięte. O, tu jest domek. Także zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Zaczyna padać. Tutaj widzicie, ile drzew. No i tutaj widzicie, będzie droga. A i tam jeszcze nie było, nie mogę na to patrzeć.
Czy będzie droga? Jest droga już. Tutaj cały czas jest domek. Tak. Także słuchajcie. Jak to wygląda? Powiem wam, że nawet... Aha, nasza ścieżka i ławeczka była tam. Nawet nie wiem, gdzie jest ścieżka teraz. No i teraz droga idzie tam dalej. Na łące też są jakieś drzewa powycinane. Tu jest resztka naszej ścieżki, którą Tomek wycinał. A, sorry. O. Ajajajaj. Możecie się śmiać, naprawdę. Ojej, przekręciło was, przepraszam. Zobaczcie, jak tu wszystko porozjeżdżane. No. O, proszę, tak. A tutaj stała, chyba tutaj w tym miejscu stała nasza ławeczka. A teraz to wygląda tak. I tutaj jest jezioro. Też są powycinane drzewa nad jeziorem. Zobaczcie. Jedna łąka. Także. No ale co, słuchajcie, taki kolej rzeczy, tak bywa. Nic nie poradzę na to. Ale serce mi krwawi. Także zobaczcie, mój biedny domek z piernika. Taki ogołocony. Z łąki dookoła. A zastanawiałam się, czemu nie palą się te żarówki tutaj. Zobaczcie, one się chyba zapadały. Widzicie, bo one normalnie mają wodę w sobie. Więc chyba dlatego się nie palą. Albo za mało słońca, bo widzicie, tutaj jest dosyć ciemno. Nie wiem. Dobra, kochani, wracam sobie zrobić coś do jedzenia. I to tak mało pada, więc pewnie się później zajmę jeszcze drewnem. No i tak, tyle wam chciałam pokazać. Wracam do domu. Dobra, słuchajcie, na pierwszy ogień pójdzie żurek, bardzo lubię żurek. To jest, o, ten żurek z białą kiełbasą, chrzanem i pod grzybkami. I pachnie, i wygląda naprawdę, powiem wam, mega smakowicie, także... Ojej, kicia płacze na górze. Ja przeniosłam pranie tutaj do domu, bo zaczęło padać, więc będę miała piękną wystawkę tutaj na... schodach. Dobra, to ja zajmuję się jedzeniem, jestem mega, mega głodna. Jeszcze, kochana, dziękuję ci raz bardzo za to, że o mnie pomyślałaś. Nie trzeba było, ale naprawdę jestem ci mega wdzięczna i mega miły gest.